Witam wszystkich w BMW X3, model do 2010 roku, czyli pierwsza produkcja, ale również uważam temat dotyczy następnego modelu. Pokażę, jak wymienić osłonę amortyzatora. Ważna część, ważna osłona, ponieważ ona zasłania nam całą sztycę amortyzatora, która pracuje góra-dół. Jeżeli ją odsłonimy, znaczy jeżeli odsłonimy, jeżeli ona będzie odsłonięta, to błoto, wszelkie nieczystości wchodzą do amortyzatora i ten amortyzator szybciej Wam się zużyje. Uważam, że szybciej uszkodzi Wam się właśnie ta osłona, którą tutaj mam już ściągniętą, uszkodzoną, aniżeli amortyzator. Czyli na pewno raczej w żywocie amortyzatora jakby szybciej wymienicie tą osłonę. I żeby ściągnąć tą osłonę, wcale nie trzeba wyciągać całkowicie amortyzatora na zewnątrz, czyli całej tej jakby kolumny MacPersona. Jest problem duży, nie ukrywam, z odkręceniem tej śruby tutaj centralnej, która przytrzymuje amortyzator do zwrotnicy, dlatego nie musicie jej ruszać, od razu mówię, jeżeli amortyzator macie dobry, to odpuśćcie sobie. Można to zrobić pomijając tą śrubę. Mianowicie odpinamy wężyki, czyli tak, tutaj mamy wężyk, czujnik zużycia klocków hamulcowych i czujnik ABS-u. Dwa wężyki ABS, klocki hamulcowe. Tutaj mamy wężyk dostarczający płyn hamulcowy do zacisku. Odpinamy to. Odkręcamy jedną śrubę, obojętnie czy zrobimy to na dole, czy zrobimy to na górze. Łącznik stabilizatora. Jedna śruba musi być odkręcona, ten łącznik musi być uwolniony, odkręcony od amortyzatora. Musimy mieć ściągacze, proszę bardzo, do amortyzatorów. Ja mam akurat takie, nie ma to znaczenia żadnego, dlatego że musimy ściągnąć sprężyny, tu spowodować, żeby te sprężyny luźno nam się przemieszczały pomiędzy dwoma tymi talerzami, które je ściskają. Tak? Jak będziemy mieli tu już tą sprężynę luźną, luźno obracającą się, to możemy sobie pozwolić na to. Znaczy, przechodzimy do góry. I tak, tutaj mamy trzy śruby mocujące amortyzator do kielicha. Trzynastka, kluczyk, odkręcamy to. Wcześniej tam, może tego nie widać, jest taka zaślepka plastikowa, widzicie, która osłania nam śrubę centralną, która przymocowuje, ściska amortyzator, ściska sprężynę dwoma podkładkami. Znaczy, z góry jest łożysko kolumny MacPersona. I tu musimy tej zaślepki się pozbyć. Odkręcamy te trzy trzynastki i tu od góry, tędy, kluczem 21 odkręcamy, najlepiej kluczem pneumatycznym jesteście w stanie to zerwać, zrywacie tą nakrętkę, która zaciska nam amortyzator. Tylko i wyłącznie wtedy, jak macie ściśniętą sprężynę. Uczulam na to, czyli sprężyna musi być tutaj po prostu luźna. Jak już założycie zaciski sprężyn i ta sprężyna Wam się już swobodnie przemieszcza, macie ją zaciśniętą, no to wtedy możecie odkręcać tą śrubę. Nigdy w życiu nie wcześniej, tak? Tą 21. Jak będziecie mieli odkręconą tą śrubę 21, to od tej strony, tutaj, wsadzicie rękę i tam, nad amortyzatorem, możecie ściągnąć całą tą kopułę, łącznie z łożyskiem kolumny MacPersona, do góry, bo już nie będziecie mieli tego skręconego, ściągacie to do góry. Tylko wówczas, jak ściągniecie tą całą aparaturę, tak jak powiedziałem, z góry, będziecie mogli ten amortyzator, tą kolumnę przechylić tutaj na tą stronę i tędy wyciągnąć całą sprężynę na bok. Na razie odkładacie ją na bok. No, sprawdzacie tutaj, jaki jest ten amortyzatora, ewentualnie można oczochrać z rdzy, coś tam przemalować, jeżeli jest trochę jakiś tam nalot rdzawy. Na górze sprawdzacie, w jakim stanie jest łożysko kolumny MacPersona. Tam jest łożysko kulkowe, sprawdzacie, ja uważam, że ono jest zużyte. Oczywiście, że może być zużyte, ale jeżeli macie je w miarę, ono się obraca, to wyczyście, posmarujcie na nowo smarem i uważam, że ono w zupełności dalej może spełniać swoją funkcję. Będziecie czuli w ręku, czy to się sprawnie Wam obraca. Czyli tak, później nakładacie nową osłonę, tak jak tutaj widzicie, na sztyce amortyzatora. To jest to, tylko tyle, że nowe. Nakładacie od góry. No i powtarzacie, mówię, możecie zobaczyć, w jakim stanie są gumy, te izolujące sprężynę podkładek amortyzatora, czyli od tego, znaczy nie od podkładek, tylko od całego amortyzatora, bo to jest amortyzator, element całej kolumny MacPersona. To tutaj między sprężyną a tym jest guma. Zobaczycie, w jakim jest stanie. Jeżeli jest porwana, bezwzględnie wymienić. No i w odwrotnej kolejności składacie. Zakładacie, tak jak powiedziałem, osłonę, później wkładacie tędy, tylko i wyłącznie sprężynę, przeciskacie całą kolumnę tam. Nie zakładacie tutaj, w tym miejscu nie zakładacie łożyska MacPersona, dlatego że jak tutaj założycie, to później nie jesteście w stanie poprzez to, że tu jest błotnik, przeciągnąć tego, żeby włożyć do środka. To wszystko nakładacie od tej strony, od góry. Będzie, tu jest na tyle miejsca dużo, że spokojnie sobie poradzicie. Jak to złożycie na amortyzator na górze,
tak ustawiacie tutaj tą sprężynę, żeby wam już była mniej więcej na tych gniazdach, których powinna się znaleźć, od góry przykręcacie kluczem 21 z powrotem tą śrubę centralną, tak? Jak przykręcicie śrubę centralną, możecie sobie pozwolić wtedy na to, znaczy możecie też dokręcić te śruby tutaj, ale nawet bym nie polecał, dlatego, że jeszcze tutaj nie przykręcajcie tych trzynastek, bo będziecie mieli w miarę swobodny tutaj amortyzator, będzie się powiedzmy troszeczkę mógł bujać, a to tylko i wyłącznie po to, żeby jak macie, ściągacie ściągacze sprężyn, to będziecie mieli troszeczkę łatwiejszy dostęp, możecie sobie regulować ten dostęp. Jak ustawicie już sprężynę we właściwej pozycji i odpuścicie ściągaczami ją we właściwy, tak jak powiedziałem, we właściwe miejsce w gnieździe, tak jak widzicie tutaj jest guma, na dole też jest guma, no to zabieracie ściągacze, wówczas możecie całą kolumnę MacPhersona przykręcić do kielicha, czyli już wchodzą w rachubę te trzy śruby, te trzy nakrętki trzynastka. I kielich cały, znaczy cała kolumna MacPhersona tylko w jednej pozycji się przykręca do kielicha. Tu jest taki pypeć, jak widzicie, on musi tutaj nam wyjść przez dziurkę, także jedna jest tylko możliwość przykręcenia. Dokręcacie sobie te trzynastki, zakładacie już tą zaślepkę plastikową, żeby tam brud się nie dostawał. No i zasadniczo to co? Przymocowujecie z powrotem łącznik stabilizatora, czyli ten element. Doczepiacie te gumowe wszystkie, znaczy no z powrotem te przewody, które tutaj były i można powiedzieć, że temat macie załatwiony. Jeszcze wam powiem po raz kolejny, bo ta rozmowa już jest po raz kolejny, że ja za każdym razem, jak pracuję przy hamulcach, to używam nagminnie. Tego. Jest to urządzenie, po raz wtóry to mówię, doskonałe. Ja nie znam innego urządzenia, które na samochodzie, powtarzam, na samochodzie pozwala nam w tak bardzo dokładny sposób oczyścić tą powierzchnię, która często bywa jakaś zardzewiała, zabrudzona. Jest to taka rdza strukturalna, która tworzy pęcherze. Opowiadanie o tym, że to można wyczyścić za pomocą szlifierki z druciakiem, którą ja wam mogę pokazać, bo ja mam wszystkie narzędzia ogólnie rzecz biorąc, no to jest kpina, bo druciak tylko i wyłącznie liże. Oczywiście w jakimś sensie on wyczyści, ale na taką rdzę dość permanentną, dość taką zaawansowaną nie ma szans druciak. Poza tym ja za każdym razem czyszczę tarczę od czoła tutaj. Słuchajcie, ta tarcza jest doskonała. Powtarzam, w doskonałej formie. Dlaczego ja mam pozostawiać za każdym razem, jak grzebie tutaj przy pracy około, powiedzmy, hamulcowej, w okolicach koła, dlaczego ja mam zostawiać skorupy rdzy tutaj, pozwalając na to, żeby to się kręciło razem z kołem i ewentualnie zanieczyszczało mi, bo jak ona się odrywa tarza siłą rzeczy tam co jakiś czas podczas obrotu, to zanieczyszcza mi cały ten hamulec, zapyla. Zobaczcie tutaj, ja wam tylko zostawiłem tak dla waszej orientacji. Zobaczcie, tutaj jestem z tej strony po czyszczeniu hamulca. Ta tarcza jest wyczyszczona i teraz sobie zobaczcie, co zleciało. To jest tylko i wyłącznie z tej strony hamulca. To wszystko jest rdza. To wszystko to jest pył rdzawy. Ja tu zostawiłem czyste miejsce i celowo zrobiłem dla was tutaj, tak trochę zgarnąłem tą kupę, żebyście zobaczyli. To macie na hamulcach. Wozicie to. Pytam, po co to wozić? Jak można to w sposób doskonały wyczyścić tym urządzeniem? To jest znakomite urządzenie, które, mówię, pozbywamy się tego syfu, który nam się i tak odrywa, który tylko i wyłącznie szkodzi dla hamulców, bo jeżeli tutaj dopuścimy do jakiejś skorupy rdzawej, zalepiają się nam te kanały, dosłownie. Słuchajcie, szybciej wam się robi rdza tutaj i zalepia kanały, niż zużyje wam się tarcza. No to co? Jest pytanie. Odpowiedzcie sobie sami. Czy kiedy pojawia wam się tutaj rdza, robi się trochę narość, to wyrzucacie tarczę? Tak? Tak robicie? Jeżeli tak robicie, no to ja wam winszuję. Ja tak nie robię. Ja patrzę na stan, na jakość tarczy, na powierzchni tej, którą gdzie pracuje klocek, na jej grubość, czy nie ma jakichś zarysowań. Jeżeli ona jest dobra, to ja uważam, że ona jest w zupełności zdatna do tego, żeby była eksploatowana. Nie biją hamulce, pięknie wszystko hamuje. Ja nie widzę powodów dla tego, żeby tu utrzymywać kopułę rdzy. No ja to usuwam, no. Tak samo tutaj. Czyszczę ładnie tą gładź hamulca łącznie tutaj z tym podejściem pod felgę i wtedy to ma ręce i nogi. Tu jest gładko i ładnie ta felga nam nachodzi, ewentualnie przy jakiejkolwiek wymianie ta felga nam schodzi, a nie mamy taki efekt, że po pierwsze, już pomijam a propos śrub, że nie smarują. Ja smaruję, tak? Ja nie wiem, co piszą publikacje, mnie to nic nie interesuje. Jestem kilkanaście lat przy samochodach grzebie, ja każdą śrubę dookoła delikatnie na końcówce
końcówce smaruję smarem miedzianym, tak jak tutaj widzicie, i to mi wychodzi na dobre, nigdy nie miałem z tym kłopotów, a jak ktoś nie smaruje, to później nie można tej śruby odkręcić, nie mówię o tym, że na drodze nie ma żadnych szans. I tak samo, jeżeli chodzi o ściągnięcie całej felgi z piasty, do tego stopnia, że ciężko jest ściągnąć felgę z piasty, jak tu jest zawalone brudem, zawalone rdzą, na siłę to jest wciśnięte. Dlatego właśnie ja to czyszczę i czyszczę właśnie tym urządzeniem, co wam tutaj pokazałem, młotek pneumatyczny, który ma takie igiełki, o, który ma takie igiełki, one symulują, można powiedzieć, w jakimś sensie piaskowanie, symulują, ale robią to punktowo, tylko tam, gdzie ja delikatnie przytrzymam, proszę, to głaska, bo to więcej robi hałasu, wam powiem, jak jakiś szkód, jak jakiś strat, to robi same plusy, bo to można bardzo delikatnie przytrzymać, nie trzeba przeć, że tak powiem, do tego materiału i to zobaczcie, jak tutaj mi bardzo ładnie to wyczyściło tą powierzchnię. To jest ładnie już oczyszczone. Później wydmuchuję cały ten syf ze środka. Jest czyste koło. Zakładam koło. Dziękuję wszystkim serdecznie za uwagę. Jeżeli ktoś uznał, że to mu w jakiś sposób pomogło, bardzo bym prosił o łapkę w górę. Możliwe, że nawet subskrypcję. Słuchajcie, no wszystko jest możliwe. Nie bójcie się. Podarujcie sobie odrobinę szaleństwa. Wszystkiego dobrego życzę. Pozdrawiam. Pa, pa. Do następnego razu.